napisałem jego imię i nazwisko w Google'ach i internet pokazał mi zdjęcie człowieka. Zostawię je bez komentarza. O, każdy wygląda jak wygląda. Jeden jest Arabem, drugi jest Kazachem, trzeci jest Polakiem, ktoś inny Niemcem, a pan... Niezależna Polska TV www.nptv.pl. Szanowne kamratki, szanowni kamraci, no cóż, spróbujemy być poważni, aczkolwiek nie lubimy tego stanu. Lubimy stan, kiedy przeciwnik myśli, że jesteśmy niepoważni i przeciwnik się rozluźnia. Przede wszystkim chciałem się odnieść do swojej prywatnej sprawy i wyjaśnić na samym początku filmu, szanowni państwo, dlaczego na moim orzełku, na tarczy amazonek, na pelcie jest trupia czaszka. A mianowicie dlatego, szanowni państwo, że jestem w stowarzyszeniu, które kultywuje tradycję tak zwanego Dywizjonu Huzarów Śmierci. Dywizjon Huzarów Śmierci, oddział Kawalerii Ochotniczej Wojska Polskiego, który sformowany został w 19 roku i dzielnie się bił w czasie bitwy wojny z bolszewikami. Możecie państwo sprawdzić w tak zwanym wujku Google'u, pisząc hasło Dywizjon Huzarów Śmierci, grafika, zobaczycie tam państwo wszystkie te insygnia, które oni mieli. A co do trupiej czaszki, zwracam się do tych, którzy myślą, że trupią czaszkę wymyślili Niemcy, a SS-mani na łeb założyli. Nie, nie. Trupia czaszka to jest stary symbol XIX-wieczny. W powstaniu styczniowym powstańcy bardzo chętnie zakładali trupie czaszki. Po co? Zaklinali śmierć i straszyli wroga. Po to dodawali sobie odwagi, powagi, groźności i tak dalej, i tak dalej. To była taka tradycja. Był taki pułk nieśmiertelnych z Sandomierza w powstaniu styczniowym. Oni na żółtych konfederatkach mieli wielkie trupie czaszki. Jak wyszli z lasu w równym szeregu, to ruski sołdat się 10 razy przeżegnał i próbował uciekać. No tak to było, proszę państwa. Więc wyjaśniam, jakby ktoś miał wątpliwości, ten temat wreszcie. Ale o czym chciałem dzisiaj z wami mówić? No chciałem z wami dzisiaj mówić o temacie, który jest tematem zastępczym, który ma za zadanie odwrócić naszą uwagę od głównego tematu. O, głównym tematem, proszę państwa, jest cały czas temat aktu 447, który to gwałtem na nas odciska Kongres Stanów Zjednoczonych, Senat Stanów Zjednoczonych, prezydent Stanów Zjednoczonych, wielki przyjaciel Polski, Donald też, ale Trump niestety na nazwisko. Mamy zapłacić 330 miliardów tylko dlatego, że jakaś organizacja żydowska sobie wymyśliła, że ona musi mieć to mienie po tych zabitych obywatelach polskich narodowości żydowskiej, których Niemcy zamordowali w czasie II wojny światowej, a którzy zostawili swój majątek nieruchomy bezspadkowo. Wszędzie na świecie, jak mamy taką sytuację, to ten bezspadkowy majątek przechodzi na skarb państwa, na skarb gminy, ale oni sobie wymyślili, że to jest ich, chociaż oni nie wiedzą, że, czy to byli w ogóle Żydzi. Bo może oni sobie, ci ludzie tego nie życzyli, żeby ich traktować jako Żydów. Więc 330 miliardów dolarów, okazuje się, wisimy jakiemuś światowemu kongresowi Żydów. Ja się na to nie zgadzam. I wybory przed nami, a partia prowadząca, tak zwana Prawo i Sprawiedliwość, a i te opozycje również, te wszystkie PO i tak dalej, nawet szkoda mówić, w zadanym temacie milczą. Milczą. Ja w 2017 roku razem z Gienkiem Sendeckim założyliśmy komitet przeciwko aktowi 447 WARA, komitet Aleksandra Jabłonowskiego. Już wtedy podnosiliśmy temat. Wszyscy milczeli,
nawet jeszcze w maju milczeli na ten temat 2018 roku, chociaż Trump podpisał ten akt 447 9 maja. Po co to mówię? Ano po to to mówię, szanowni państwo, że oglądałem marsz Witolda Gadowskiego, który zorganizował przy wsparciu jakiegoś hojnego mecenasa, bo i plakaty tego marszu były, i identyfikatory były, i reklama była dosyć duża, która musiała dużo pieniędzy kosztować. Zorganizował marsz życia Polaków i Polonii w Oświęcimiu w Auschwitz. Bo mamy problem z Auschwitz, z tym obozem. Od pewnego czasu wielu ludzi mówi, znakomitych ludzi, polityków, że teren niemieckiego obozu śmierci KL Auschwitz nie należy już do Polski. Że jest to teren, który jest pod jurysdykcją żydowską. Że tam kandydaci na żołnierzy armii izraelskiej, zanim wstąpią do wojska izraelskiego, przyjeżdżają uczyć się nienawiści w stosunku do Polaków, bo zgodnie z nową polityką historyczną Żydzi próbują przerzucić winę za tak zwany Holokaust z Niemców na Polaków. Jak to mówi pan Michalkiewicz, oprawca zastępczy. I od pewnego czasu my Polacy nie możemy na terenie obozu Auschwitz zamanifestować swojej polskości, chociaż na terenie obozu KL Auschwitz ginęli głównie Polacy i głównie Słowianie. Żydzi ginęli w innym obozie, Birkenau, czyli Brzezińce, bo to są dwa, proszę państwa, oddzielne obozy, chociaż jako jeden, dwa oddzielne miejsca. Auschwitz i Brzezinka. Auschwitz to jest ten obóz, gdzie jest ta brama z napisem Arbeit macht frei, gdzie zginął święty Maksymilian Kolbe, gdzie był Pilecki, z którego uciekł. A Birkenau, Brzezinka, to jest ten drugi obóz z tą sławną rampą kolejową, z tą wieżą, pod którą przejeżdżały pociągi. My Polacy, okazuje się, nie rozróżniamy, że to są dwa różne miejsca. I panu Gadowskiemu udało się zorganizować, proszę państwa, ten marsz dwudniowy, na którym mogliśmy nie na drzewcach, bo drzewca są zakazane. Na plastikowych rurkach mogliśmy założyć swoje biało-czerwone sztandary i godnie przejść przez obóz Auschwitz, w którym pawilon polski jest w stanie rozkładu, jak to obnażył swego czasu Piotr Rybak i Piotrek Korczarowski. Okazuje się, że inne pawilony są zadbane, wymuskane, a ten polski się rozlatuje. Jakby chciano wyprzeć Polaków z KL Auschwitz, jakby za chwilę poszedł w świat, a zresztą już poszedł dawno przekaz o polskich obozach śmierci. Ja nie będę krytykował marszu pana Gadowskiego, bo dobrze, że on się wydarzył, ale chcę państwu zwrócić uwagę na pewien szczegół. Oglądałem w internecie spotkanie pana Witolda Gadowskiego i pana Marcina Roli na kanale w Realu 24. Siedzieli panowie w jednej sali, ale razem nie oglądaliśmy ich w kadrze. Każdy mówił osobno to, co miał do powiedzenia. Pan Gadowski swoje, pan Marcin Rola swoje. Bardzo dziwny dla mnie kadr. Odsyłam, zobaczcie, ocencie sami. Natomiast to, co tam było powiedziane, spowodowało, że wpadłem w zadumę. Pan Gadowski powiedział, że stoczył mniej więcej zacięty, długi bój z zarządem Oświęcimia, żeby Polacy mogli wnieść flagi biało-czerwone i żeby mogli zaśpiewać hymn narodowy. Proszę państwa. Powtórzę. Z zarządem Oświęcimia. I tu ja, jako świadomy obywatel Rzeczpospolitej, zacząłem analizować, co ja wiem na temat mojego państwa. Wiem, że na czele państwa stoi Jarosław Kaczyński, tak zwany naczelnik państwa. Pod nim jest tak zwany prezydent Duda.
Dalej pod nim jest rząd z premierem Morawieckim na czele. Potem jest tak zwany Sejm, ale wygląda na to, że zarząd oświęcimski, który de jure podlega ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, to jest zarząd, który nie słucha nikogo i wygląda na to, że jest nawet nad panem naczelnikiem Jarosławem Kaczyńskim. Czyli struktura władzy w Polsce wygląda mniej więcej tak. Na samej górze jest zarząd oświęcimski, potem jest Jojne Daniels, który może jest i w zarządzie oświęcimskim, nie wiem. Potem jest pan Kaczyński, naczelnik państwa, pan Duda, rząd, Sejm i tak dalej. Tak to wygląda, bo ja nie rozumiem, jak zarząd oświęcimski może robić, co mu się podoba i co chce. W obozie, w muzeum, które leży na terytorium państwa polskiego. Pan Gadowski prawdopodobnie powiedział prawdę, że jego bój z zarządem był długi i zaciekły. Chociaż przyjechali ludzie ze świata i nie mogli rozwinąć swoich politycznych transparentów, bo zarząd zakazał. Znając strukturę władzy... Nie z całego świata nie mogą, tylko przypomnę. Tak. Bo ci, którzy przyjeżdżają ze świata wybranego, musisz powtórzyć. To oni mogą. Tak, oczywiście. Jeszcze nie dobrnąłem do tego tematu. Oczywiście my mamy w oczach wielkie manifestacje Żydów, którzy spokojnie ze swoimi sztandarami na drzewcach, tak, maszerują przez ten obóz, to się nazywa Marsz Życia i oni wiedzą, że my tu Polacy wymordowaliśmy wszystkich Żydów świata w tym obozie Auschwitz. Tak, oni mogą, ale tamci nie. Więc pan Gadowski prawdopodobnie powiedział prawdę, ale przecież taki zarząd oświęcimski, podlegający pod ministra kultury i dziedzictwa narodowego, może być jednym ruchem wystrzelony w powietrze. Okazuje się, że nie. I jako człowiek, który trochę się potrafi posługiwać internetem, wszedłem w internet, w wujka Google i napisałem nazwisko dyrektora Muzeum Koncentrationslager Auschwitz. Ten pan nazywa się Piotr Cywiński. Napisałem jego imię i nazwisko w Google'ach i internet pokazał mi zdjęcie człowieka. Zostawię je bez komentarza. O, każdy wygląda jak wygląda. Jeden jest Arabem, drugi jest Kazachem, trzeci jest Polakiem, ktoś inny Niemcem, a pan Cywiński jest panem Cywińskim. I idąc, bo to pan Cywiński wymyślił, szanowni państwo, ten zakaz dla Polaków manifestowania polskości na terenie KL Auschwitz. To jest jego wola, jego decyzja. On długo już jest panem dyrektorem. I wszedłem na Wikipedię poczytać o tym panu. Nic nie wymyślam i nic nie przekażę. Wejdźcie sami i zobaczcie, w jakich to organizacjach ten człowiek jest, komu służy, za czym się odpowiada, jakie ma odznaczenia, szanowni państwo. Ma legię honorową, ma krzyż Karola Wielkiego. Bardzo jest utytułowany i bardzo jest zasłużony dla budowania nowej rzeczywistości. Prawie jak Tomasz Gross. O, tutaj mi ojciec dyrektor zza kadru podpowiedział, że prawie jak Tomasz Gross. Ja myślę, że wiesz, Marcin, Tomasz Gross mógłby ołówki temperować u pana Piotra Cywińskiego, jakby mu pan Piotr Cywiński na to pozwolił. Tak. Tak to odbieram, proszę państwa. A już najbardziej mnie rozczuliło do śmiechu w tej Wikipedii, że pan Piotr Cywiński był bardzo zaangażowany w tak zwany dialog judeo-chrześcijański. No jakbym nie patrzył, to dialogu nie widzę. Widzę tylko nieustanny monolog, ale nasze milczenie i nasze ustępowanie. My ciągle ustępujemy, aż okaże się, że jesteśmy na krawędzi i polecimy w dół. Więc dobrze, że się marsz odbył, bo ten marsz obnażył takie zjawisko jak ciężki bój z zarządem oświęcimskim.
I proszę Państwa, to jest temat zastępczy. Tak jak ten temat sześciokolorowej flagi, bo nawet to nie jest tęcza, to jest sześć kolorów, tęcza ma siedem. Nawet nie chcę wymieniać, bo miałem... Tęcza użył siedmiu kolorów. Tak. Później chcieli użyć ósmego, jako symbolizujący jeszcze kolejną płeć. Ale teraz już... A, tu mi... Tak, ojciec mi dyrektor tutaj podrzucił, że nasz stwórca nieomylny użył tęczę w siedmiu kolorach, taką nam stworzył. Nie, twórca pomysłu tego symbolu. A, ale dobrze, zakończmy tę wątkę. A oni odtrącili dzieło stwórcy, wymyślili sobie, prawda, sześć kolorów, odrzucili jeden kolor, a tu nawet Marcin podpowiedział, że nawet chcieli ósmy stworzyć jako ósmą płeć. Czy tam, Marcin, to już chyba będzie nawet 64. płeć. Nie ma dwóch płci. No, w Wielkiej Brytanii jeden chciał wszystkie płcie przedstawić, no, przywitać w parlamencie. No. No to tyle czasu dostał, że mu tylko na wypowiedzenie tych płci starczyło. Bo słuchajcie Państwo, to jest tak. To jest bardzo niebezpieczny dla samego państwa temat, bo jak się urodzi jakiś cwaniak, cynik i zacznie egzekwować płeć, której nie ma, a za którą on się uważa, to stworzy jurystom, prawnikom i urzędnikom bardzo dużo problemów. Więc to jest temat zastępczy, cały ten Oświęcim, aczkolwiek bolesny, i to jest, proszę Państwa, to jest ten języczek uwagi, na ile jesteśmy w Polsce gospodarzami i na ile w Polsce decydujemy o sobie. Gdybym miał cokolwiek do powiedzenia, to zwolniłbym pana Piotra Cywińskiego z tej ciężkiej, bolesnej funkcji dyrektora Muzeum Oświęcimskiego. Pozwoliłbym mu, żeby chłopisko pojechało na jakiś urlop, na jakieś Morze Martwe. Tak, do Hajfy, tak, żeby sobie pojechało. Tak, na pomarańcze. Ale czy Jojny by pozwolił? Słuchaj, ja bym mu nawet pozwolił, żeby on z Jojnym wziął ślub. A co tam? Wszystko, słuchaj, bogatemu wszystko wolno. Oczywiście musieliby się chłopaki podzielić, kto robi za pannę młodą, kto w sukience, kto w garniturze, ale daliby sobie radę, proszę Państwa. Spójrzcie w tę twarz pana Cywińskiego na zdjęciu. Nie będziecie mieli żadnych wątpliwości, że człowiek ten da sobie radę ze wszystkim. Jest to człowiek na swoim miejscu. Jest to człowiek, który w pewnym sensie wygrał z Polakami, bo zmusił nas do tego, żeśmy zdjęli swoje chorągwie z drzewca i założyliśmy na plastikowe rurki. Bo przecież wiadomo, że tym drzewcem nikomu byśmy krzywdy nie zrobili. Chodzi o zasadę. Ma być tak, jak Pan każe, choćby to było głupie, to Pan każe, sługa musi. Tak to jest. O, proszę bardzo, Marcin Osadowski, jakby ktoś zapomniał, jak stój, wygląda. Gdzie stałeś, dobry, tak. Ja bliżej mikrofonu, no, będę mówił. Tak, bo ja tutaj chciałem mam tylko mikrofon. Zauważyć, tak, że jak przyjdzie moment, w którym oni zrozumieją, jakie popełnili faux pas, na co pozwolili, no, jakiego niebezpieczeństwa się tam dopatrzyli, ojej, to dopiero będzie. To będzie, tak. Słuchaj, to... rurka plastikowa. No, groźniejsza niż drzewce. Ale jak strzałkę w środku dosadzisz z kurarą. Ale Marcin... Ale rozumiesz, o co chodzi? A to gdzie jest broń. A gdzie te kury... To widać, że się chce zamachnąć. A to podejdziesz, tam stoi naczelnik obozu, zrobisz... I naczelnik nie wie, kto do niego strzeli. Ty, jak w apokalipto. A przecież masz plastik, no, ten, drewnianą strzałeczkę, bawełnianą końcówkę. Nikt ci tego nie wykryje wykrywaczem. Wiesz co, ja myślę, że oni jak to usłyszeli teraz, to mogą podjąć decyzję, że jednak bambusowe będą lepsze. Nie, że Polacy wchodzą na teren obozu Auschwitz. Na palcu. Na golasa. A, może tak być. Bo wtedy nic nie ukryjesz, rozumiesz? I badanie do odbytnicze przed, tak, wejściem. I pełne prześwietlenie, zeskanowanie Polaka, rozumiesz, do milimetra. Natomiast ty mówisz o pewnej płaszczyźnie ważnej, tak, o płaszczyźnie takiej, w której jak Polacy są traktowani. Ale ja bym chciał też... po raz kolejny, bo właśnie po raz pierwszy na naszym kanale odeślę Państwa do, uważam, świetnie zrobionego reportażu. Zresztą
chłopak jest dobry po prostu w tych reportażach. Do reportażu na kanale Misja TV Piotra Korciarskiego. Tak, tak, mówiłem, wspominałem o Piotrze, tak, tak. Przypomnę tytuł, bo łatwiej sobie znaleźć. Nie mówi się trudno. Nie mówi się z trudno. Z Piotkiem Rybakiem, tak, to był reportaż, oni byli, tak. Oni mówiłem byli, o tym, tak. Właśnie i to, co jeszcze też jest ważne. W muzeum, tam, na miejscu, gdzie ginęli Polacy, gdzie muzeum, przepraszam, w tym ośrodku wypoczynkowym, gdzie przypadkiem ginęli Polacy, jak niektórzy twierdzą, nie Polacy, ale w większości Polacy. Tak, głównie jak Polacy. Niektórzy mówią, że 6 milionów w ogóle w całym tym, a jak twierdzi Czerwony Krzyż, to kilkaset tysięcy, z dużą górką, a tam akurat to jeszcze kilkadziesiąt. I tam jest pawilon polski, o tak. Czym zaznacza Piotr. Mówiłem. Jest to słabo powiedziane w filmie, nie, ale to jasno, widać wyraźnie. Jasno, jasno powiedziane tam jest. Tam jest pawilon polski, od którego się wszystko powinno zacząć. Każde zwiedzanie. Omijamy tam jest powiedziane, tak. Że to wojna zaczyna się od tego 1939 roku. Oczywiście wojna światowa zaczyna się wcześniej, bo ona się zaczyna na dalekiej Rusi, tam, przepraszam, w dalekiej wschodzie, Azji, na wschodzie. Z Japończykami. Japonia, tak. Ale uznajmy ten 1 września 39, niech już będzie. Dla Rosjan dniem wybuchu wojny jest 17 września. A wiesz co? Nie, przepraszam, dla nich jest jak... 22 czerwca. Tak. Ale słuchaj, powiem ci autentyczną ale historię. Ale co chcę powiedzieć? No, bo zapomnę, żebym tak... To bo, a propos tego. Autentyczną historię? Dobra. Od zwiedzania tego pawilonu powinno się wszystko rozpocząć, bo to pokazuje, kto rozpoczął wojnę. Kto jest winny. Kto jest winny. Kto mordował. Tak. Kto był więźniem. Natomiast, szanowni państwo, w większości programów wycieczek, o ile nie we wszystkich, to trzeba byłoby sprawdzić, bo mogło się zmienić, pawilon polski nie jest przewidziany do, nie jest przewidziany do zwiedzania. A po co? Odsyłam do filmu Nie mówi się trudno. Tak jest. I teraz to, o czym ty chciałeś powiedzieć. I jeszcze tu chciałem powiedzieć do obu Piotrów, Piotr Korczarowski, Piotr Rybak, bo Piotr Rybak za zorganizowanie marszu w styczniu, 20 stycznia, ma zarzuty prokuratorskie. Popatrz, to ci flądę, no. Wiesz, co chciałem powiedzieć? Śmiał, na polskiej ziemi, polski obywatel... Prokurator z Oświęcimia mu nie da... A nie, bo wiesz jak było? Czekaj, musimy... Piotrek, pozdrawiamy cię. Było tak. Sąd w Oświęcimiu za ten marsz skazał Piotra Rybaka na miesiąc prac społecznych, bez zaproszenia go nawet na rozprawę. Dla dobra Polski tak. Ludowej. Jakiej ludowej? Ale pan Ziobro, jak usłyszał o tym wyroku, to zadygotał. Tak, jak tak można. I zażądał od Piotra Rybaka 2 lat bezwzględnego więzienia. I Piotrek teraz się buja z tą zabawą. Wesprzyjcie go, proszę państwa, myślą i modlitwą. Jak myślisz, nasz kochany, umiłowany prezes miał dezyderat cały usłyszał? Pan Jojny mu powiedział, jaki ma być ten wyrok? Przekazał Słuchaj, to do swojego człowieka? Ja myślę, że Jojny z naszymi politykami porozumiewa się już półsłówkami. Nie ma już dezyderaty. Oni To tak jak z moim psem. Jak miał 11 lat, tak, to wystarczyło na niego spojrzeć i on wiedział, co się myśli. Ależ oczywiście. I to jest tak, przychodzi urzędnik do Jojne, polski urzędnik, na zgiętych kolanach, z twarzą wyrażającą miłość i podziw i robi coś takiego. A Jojne robi tak. A co ty, przykurcie jakieś dostałeś? No to tak chciałem oddać jednego z drugim. Nie będę po nazwiskach, ale można zobaczyć takie zdjęcia. Na przykład wejdźcie do Google i napiszcie Jojne Daniels i minister Błaszczak. Kto? Błaszczak. Jojne Daniels i prezydent Duda. Jak się uda? I sobie zobaczycie. I on wchodzi, jeszcze raz wam pokażę twarz polskiego urzędnika do Jojne Danielsa. To jest takie... A teraz wam pokażę Jojne Danielsa. Jojne Daniels tak. I już tylko tak się. Albo jak mu się podoba, to zrobi tak. Tak, Brutusie. Nie ma tam gadania. Oni w lot łapią, co pan chce.
A jak się potrafią zamerdać, mogą sobie kręgosłup uszkodzić. No, czasami. A wiesz dlaczego? Bo pies jak ma ogon, to merda ogonem, ale jak boksery nie miały ogona, to czym merdały? Dupą. Całą dupą. Tak z radości. Tak. A wiesz czemu w ogóle ludzie niektórzy obcinają ogonom psy całkiem? Już jest zakaz, ale obcinali. Ano? No, że jak do domu przyjdzie teściowa, żeby nie było żadnych oznak radości. Ale to, bo... Kurde, dobra, chodź, moment, moment, do powagi. Wróćmy do powagi. Do tematu. To ja Wojtka zostawiam, bo nie, on... Nie, nie, czekaj, bo ci muszę, jeszcze, to, no. muszę ci jeszcze powiedzieć o wydarzeniu. Rozmawiał Polak z Amerykaninem. I Amerykanin się pyta, ty, skąd ty jesteś, bo nie potrafi rozpoznać akcentu. A Polak mówi, ja jestem z kraju, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. A Amerykanin akurat popijał drinka, wypluł, mówi, nie wiedziałem, że tak wyglądają ludzie z Hawajów. Więc każdy, proszę Państwa, tę wojnę zaczynał tam, gdzie chciał zacząć. Tam, gdzie chciał. A ci, co chcieli ją zacząć, no to oni tam już tej to oni już tam wiedzą, gdzie ona się zaczęła. Słuchaj. Po pierwszej wojnie światowej był taki film, który namawiam do zobaczenia, jest na internecie. Wtedy to była wielka wojna, bo wielka, nie wielka, była pierwsza. Tak, tak. Ona była pierwsza, ale jeszcze nie wiedzieli, że nie ostatnia. Jest taki film Rozbite marzenia, znakomity. Fabuła powiązana z dokumentami, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Rewelacyjny film. I tam w tym filmie zresztą nomen omen polska aktorka gra Pole Negri. Znakomicie, już dostała nagrody za tę rolę, ale tam jest takie zdanie. Ale nie mówisz o tej, ale ty mówisz o starym filmie, nie o tej nowej aktorce Poli Negri. Nie, ona gra Pole Negri. To teraz film wszedł na ekrany do telewizji wszystkich państw europejskich w tym roku, na początku roku. To nie mówimy o Michalinie? Tak, o Michalinie mówimy. No, ale to. Niech sobie rozbite marzenia. I tam takie zdanie. Po skończonych działaniach wojennych... To się chciałem upewnić, że mówimy o Michalinie. Tak. Polan... Pozdrawiam Mimisie. Tak, tak, tak. O kurde. Źle powiedziałem. To dobrze, niech wyciąć. Będzie. Nie, Macie, nigdy nic Marcin nie wycina. I wiesz dlaczego? Bo się rozsypie. Więc tak, proszę Państwa. Było to piękne zdanie. Speaker mówi, po zakończeniu działań wojennych... Zwycięzcy i przegrani zorientowali się, że są zadłużeni w tych samych bankach. A speaker cedził ostre słowa. Tak, ale wiesz, patrzę tutaj na tych ludzi siedzących sobie nad Wisłą, popijających sobie piwko. Nie wyglądają na takich, co są świadomi, że są zadłużeni w tych samych bankach. Słuchaj, powiem ci tak. Ty jesteś zadłużony, ja jestem zadłużony, ale czy my się w ogóle przejmujemy z tego powodu? Oni są zadłużeni. Problem mają ci, co pożyczyli. To jest taki dowcip kiedyś był, jak to żona się pyta, Isza, a co ty tak spać nie możesz, jończysz i kręcisz się, Isza, no. Jak to może być, co ci jest? Ja na ciebie nie mogę patrzeć, ty tak źle wyglądasz. No. Oj, Salcia, ja mam taki problem. A jaki ty możesz, Isza, mieć problem? No ja mam taki problem, ja pożyczyłem 10 000 zł i ja muszę oddać Rosenkrantzowi. No i w czym jest problem, Isza? No, Salcia, ja tych pieniędzy nie mam. To ja to jeszcze zaraz załatwię. Idzie do telefonu, dzwoni do Rosenkrantza i mówi tak. Rosenkrantz? Tak. Ja jestem Salcia od Isze. Isze jest tobie winny 10 000 i on jutro ma ci je oddać. No ja, tak. To on nie ma tych pieniędzy, on ci nie odda. I odłożyła słuchawkę. Mówi, i teraz ty śpi spokojnie, teraz to on spać nie może. Ach, cholera. Tylko no, wiesz co? Ci, ale wiesz co? Biedak nie miał lasów i paru innych rzeczy. No, a wiesz czego jeszcze nie miał? Kopalni. Ale nie, jeszcze czegoś nie miał. Nie miał wspaniałego zarządu polskiego, który wyznacza Polakom tak zwane nakazy i zakazy. Jak to mówi nasz przyjaciel, friend, kolega Grzegorz. Pamiętasz? Tak, 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 tak. Pamiętasz, jak on mówi ładnie? Nie, mów. No, zarząd jaki? Powierniczy. Pod zarządem? Tak, żydowskim, coś takiego. Tak. Ale wiesz co, wrócę do tego piwka. Pozwolisz? To cię zostawię. Nie, Marcin, nie. Bo jak mówię do Szanowni ciebie, Państwo, to... bo wy tak bardzo Wojtka chcecie... Ale zaraz, spokojnie.
ojciec dyrektor ma swoje prawa, może zabrać zabawki i tyle będziecie widzieli. To jako ten, który ma prawa, to ja ci na chwilę zostawię. Dobra, więc chciałem państwu zaśpiewać taką pioseneczkę króciutką, żebyśmy się nie przejmowali. Poeta francuski Brel, znakomity bard, pieśniarz, napisał taką piosenkę, która brzmi tak. To płynie piwko i ścieka w dół, przez twego życia pęknięty stół, bo świat jest urządzony tak, że piwko jest pełne, a szczęście nie. A, proszę państwa, szczęście nie jest pełne, piwko jest pełne, więc pijmy piwko, a zwłaszcza wiesz jakie piwko? Marcin? Nie. Nie, ja wiem, o którym piwku chcesz zaśpiewać. No, ja myślę o piwku, które produkuje pan poseł Marek Jakubiak. O Ciechanie myślę. A, proszę państwa. Pan... Myślałem, że ty o tym piwie myślisz, co to, że kiełbasa jest dobra, a piwo... Nie, bo to była taka inna pieśń, śpiewał ją Rosiewicz i ona brzmiała tak. W Lubartowie można kupić dobre piwo, nie ma mowy w nim o pianie, ale za to dużo taniej. To taka piosenka, bo to było w Lubartowie, już się schodzi goju w tłum, coś tam tanio kupić, drogo sprzedać i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, proszę państwa, jesteśmy oćwiczani z każdej strony i proponuję przyjąć postawę buddyjską. Wiecie, jaka to jest postawa buddyjska? A nie każdy potrafi. Ja myślę o stanie ducha. Więc Budda ma takie półprzymknięte oczy i taką wyluzowaną postawę. Zeza musi mieć na koniec nosa, bo on jest, łączy się z kosmosem, z transcendencją. I wiecie co? Nietzsche powiedział, buddyzm, czyli tumiwisizm egzystencjalny. Proszę państwa. O, Nietzsche też powiedział, że Boga nie ma. Nie, Bóg umarł. Tak powiedział. No. A to Bóg napisał na ścianie ręką jakiegoś graficiarza? Co napisał? Nietzsche umarł. Tak. Chociaż on był żartownisiem i napisał taki piękny wierszyk, który daje mi nam Polakom daje dużo do myślenia. Ten wierszyk brzmi tak. W gorzkim pocie naszych lic Pan chleb nam jeść każe. W pocie lepiej nie jeść nic, radzą nam lekarze. Słońce ten hultajski widz patrzy z drwiącą miną. W gorzkim pocie naszych lic pijmy lepiej wino. Piwo nie pasuje, tak? Piwo, wino, no coś takiego. Proszę państwa, wiesz co? Widziałem was idących w Marszu Oświęcimskich. Widziałem was obolałych. Widziałem was poważnych. Widziałem was skupionych. Widziałem wystraszonych. Wiesz, co mnie najbardziej boli, Marcin? Wystraszeni Polacy na swojej własnej ziemi. Ja długo żyję na świecie. Przeżyłem Związek Radziecki, Niemiecką Republikę Demokratyczną, Czechosłowację przeżyłem. Proszę państwa, Jugosławię przeżyłem. Niewiele rzeczy jest mnie w stanie wystraszyć, ale widok smutnych Polaków na własnej ziemi dotyka mnie do żywego. To widok smutny. A wiesz, wolę Polaków wkurwionych, wolę Polaków agresywnych. Ale to właśnie dlatego w mediach chwali się postawę Polaków, przyrównuje się, jak są te rozruchy, już my o tym mówiliśmy, rozruchy we Francji. Tak, to się mówi, że tam to, że dzić to i tak dalej, tak? Ale niewiele o tym mówią dlaczego, tylko że... A Polacy potrafią... Nie, właśnie Polacy nie potrafią. Polacy potrafią się powściągnąć, zrobić dyskusję na odpowiednim poziomie. Na jakim poziomie? Na poziomie ukradzionych 30 tysięcy głosów? W północy? To im odpowiada, bo nikt... Słyszeliście, co mówił ojciec dyrektor? Ja się na to nie godzę. Ja chcę, żeby młodzież polska była pogodna, żeby potrafiła oddychać całymi płucami, całą piersią, żeby potrafiła być agresywna, kiedy musi i dostojna, kiedy chce.
żeby potrafiła artykułować jasno swoją polskość. Piękna, uśmiechnięta, kiedy tak. może. Kiedy ja trzeba. Nie chcę cytować klasyka, ale był taki klasyk, który powiedział: chcę, żeby młodzież moja wyglądała jak dzikie, wolne zwierzę. Dzikie, wolne, wspaniałe zwierzę powinno wyzierać z oczu mojej młodzieży. Zostawiam wam, kto to powiedział. Więc proszę Państwa, cóż, dziękujemy wam, my, bracia mniejsi z zakonu żebraczego. Chodź bliżej, tak, bo ciasno jest. Tak, o tak, tak, z zakonu żebraczego, za wszelkie datki, którymi nas dziękujemy. Ubogacacie. Tak. Dziękujemy jest to... za to, że decydujecie się na ten niebezpieczny krok udzielania nam poparcia poprzez podlajkowanie czy zaszerowanie, tak, tak, jak mówię po polsku, tak, czyli tak, udostępnienie filmu tak na przykład jest. Na Facebooku. Na innych nośnikach, platformach, tak. Bardzo wam o to, bo to wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby przekazywać informacje. Żeby on docierał jak najszerzej. To jest... Bezsenne. Na tym polega amunicja, bogactwo tej amunicji, że możemy ją strzelać do woli. My się w tej chwili bronimy, ale przyjdzie taki dzień, Marcin, że przejdziemy do kontrofensywy. Będzie słońce na naszej ulicy. No właśnie, bo dałem ci takie, przepraszam, tak mówię, zadanie, tak. Ale postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę, szanowni państwo, bo wiele osób potrafi stanąć przed kamerą, gadać, cieszyć się, poprosić tak jak my o amunicję, czyli o drobne wpłaty, o pieniądze. A nawet duże wpłaty, nie boimy się. Dziękujemy. Każdą przyjmiemy. Tak, ale problem polega na tym, że niewielu szuka rozwiązania na koniec. Opowiedzieć, że coś jest źle, to wielu potrafi. Zauważyć to, opisać. Wojtek ma wyjątkowy dar. Ja muszę przyznać, że z przyjemnością słucham czasami, kiedy coś mówi i sam się wolę zamknąć, bo potrafi to powiedzieć. Fakt, że to są dosyć długie wypowiedzi, ale... No, jestem stary rocznik. One są dosyć precyzyjne. Przez analogowi byliśmy czasami jeszcze. Ty robisz bardzo ważną rzecz, czyli powtarzasz pewną wypowiedź trzeba, z inną argumentacją, to pomaga w utrwaleniu. Tak to jest bardzo cenne. Tak jest. Natomiast... staramy się też szukać jakiegoś rozwiązania. No i teraz zastanówmy się, jakie rozwiązanie do tematu tego, że zdarza się, Polacy są smutni. Proszę Państwa, do tego konkretnego tematu. Co, mają nie wyrzucać tych rurek i poćwiczyć dmuchanie? Też mogą, chociaż... Do czego nie namawiamy? Tak. Absolutnie nie. Chociaż nie. Ja namawiam tak. Pan Gadowski powiedział, że będziemy co roku organizować taki marsz. O, martwię się trochę o pan Gadowski, to jest taka cwana gapa, wiesz? I nie gapa, gada. Gapa. Gapa? Gapa. I ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że on jest takim, jak to wszędzie potrzebne są wentyle bezpieczeństwa. Ma czas dobre pokaże. Stosunki. Czas pokaże, chociaż mamy na pieńku osobiście, bo pan, Pan Gadowski arbitralnie się wyraził, że ja muszę być ruskim agentem. Powiedział to w programie. Pokaż, no ten, nie masz onucy. Za ciepło. Ma gołe nogi, nie ma onucy. Od onucy to Rzymkowski. Ten nie, Gadowski mnie nie wyzywał. On powiedział, że jestem ruskim agentem, nie ma wątpliwości. W programie z panią Ewą Kanią powiedział, więc jeszcze się kiedyś rozliczymy. Ale słuchaj, pan Gadowski powiedział, że będziemy co roku organizować ten marsz. A ty gawarysz po anglisz? Nie mnożka? Nie, tam. Niech Anglicy mówią po polsku. A co to? Tak trudno się nauczyć? Pamiętasz tego Amerykanina, cośmy go spotkali tam w łazienkach? Marcin gadał po angielsku. Nie. Ale pamiętasz? Pamiętam. Nawet w sumie nie umiał powiedzieć dziękuję. Musiał go Marcin nauczyć dzięki mówić. Ale do czego zmierzam? Proszę Państwa, organizujmy marsze na Oświęcim. Jest tyle rocznic. Co mi pokazałeś? To co lubisz? Młode mięsko. Tak, z grilla. Organizujmy marsze na Oświęcim. Stawiajmy zarząd oświęcimski w problemie, że oto grupa 200 Polaków chce przyjść z flagami i oni mówią nie. Bo prawda jest taka, to trzeba oddać, że środowiska LGBT, o Jezu, nie, ja tego nie powiedziałem. LPGS. LPGTDI. Tak. Tak.
potrafią niektóre, czasami wróg też jest po to, szanowni państwo, żeby popatrzeć na niego, wziąć z niego przykład i zobaczyć, jak pewne problemy można rozwiązać. Albo nawet skopiować ich metody działania, jeżeli się okazują skuteczne. Więc skoro oni z swymi ciągłymi marszami w różnych miejscach sprawiają nam jakieś kłopoty, no bo sami wiecie, przegląd na LPG jest droższy, bo tam butla i tak dalej, tak? TDI to teraz niezdrowe, bo to kopciuchy. No, skoro takie ciągłe manifestacje, oni się właśnie organizują, środowiska LPG. A może oni by poszli do Święcimia? Może... No. Tam też ginęli. I teraz my pójdziemy. No. Teraz my pójdziemy. Faktycznie, tak jak mówisz. A może my bądźmy tą pepinierą, wokół której to się zawiąże. I postarajmy się co miesiąc tam pojechać. No, państwo nas wspieracie amunicją, zorganizujmy to wszystko. Może. I może to my musimy zrobić. Pomyślimy może o tym, co? W każdym razie... Jeździmy tam, witajmy chodźmy z polskimi flagami. To są nasze barwy narodowe. Jeszcze jedno. Może jakbyśmy zasypali skrzynkę mailową pana ministra, pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, że musi odwołać dyrektora Muzeum Oświęcimskiego. To jest ważna osoba w loży, przecież on, wiesz co, jakiej loży? W Stadionie Narodowym tam? Masońskiej. O kim mówisz? Marcin. O kim ty mówisz? Marcin, nie ma lóż masońskich. O kim ty mówisz? O dyrektorze Oświęcimia. A, ja myślałem, że ty mówisz o tym, o naszym dyrektorze kultury. Nie. Nauki, świata, wszechświata. Tak? O naszym tak zwanym byłym roboczym premierze, który najpierw, jak w panie jeszcze pracował, to najpierw się łasił do PO, ale PO go nie chciało, no to on był takim, wiesz, ministrem, przyszłym ministrem, premierem w ramach PiSu. Wiesz, o kim mówię? O panu Glińskim. Tak. Ale to skuteczny człowiek. Ale wiesz, no to jak, on jest. Jakbyśmy... Myślałem, że to oni mówi, żeby jemu zasypać. Jemu zasypać? Glińskiemu? Tak. No to ja bo Gliński on, mówię, on, że on jest. On jest szefem zarządu. Wysoko postawiony. On jest szefem zarządu Oświęcimskiego. On jest wysoko postawiony lożmen. No to co? Lożmen? Nic nie zrobi. No ja nie zrobi. Ale jak mu utrudnimy życie. Nie utrudnisz o nie? Dlaczego? Nawet nie czyta skrzynek tam przestań. Inni mu czytają. Widzicie, Marcin znalazł rozwiązanie. Proszę państwa. Jemu to trzeba byłoby inaczej. Tak jak się kiedyś utrudniało życie ludziom. Jak? No takim. No trzeba wrócić do starych książek, które w bibliotece trudno znaleźć. No ty to wiesz, jak to. Kto to dzisiaj... Wiesz, jak to w czasie Powstania Warszawskiego się ludzie kontaktowali. No, trzeba było inaczej, tak? A niektórym utrudniali życie. Przecież były zespoły dywersyjne, były zespoły, wiesz... Ludowe. No, jakie powiedziałem? Dywersyfikacyjne. Dystrybucyjne. Dystrybucyjne. Dystrybuowały wiadomości. Czyli reklamodawcom... Takie ulotkonosiciele. A, komiwojażerom dziękujemy. Dobra, tak jest. Dobra. Proszę państwa. 40 minut. Działamy. Macie cierpliwość. Działamy. Na przykład miasto A Toruń. A może macie jakieś swoje propozycje? Na przykład, miasto Toruń. Toruń idzie na Oświęcim. A, takie pierwsze pielgrzymki. Tak. To bliżej niż do Częstochowy. Jakby się udało zorganizować, że przez cały rok raz w tygodniu jakieś miasto manifestuje swoją polskość w Oświęcimiu, to ci z zarządu tego Oświęcimia dostaną nerwicy. Nie wytrzymają tego. Nie raz do roku. Przez cały rok. W Oświęcimiu ginęli ludzie codziennie. Dzień za dniem. Tory rozkręcą. Nie, tory tam już ulegają biodegradacji. Że policja nie będzie do Oświęcimia wpuszczała. To tak jak wiesz, za komuny wiesz jak było? Nie można było znaleźć miasto Stalowa Wola. Nie było drogowskazów na Stalową Wolę. A, nie było przecież tego, jak się nazywa, Bornego Sulinowa. No to bo ono dalej nie istnieje. No. Czy istnieje? A wiesz, że w Chinach za czasów komunistycznych nie można było, policjant nie mógł mandatu dać? Oj, Jezus, jeszcze raz to powiedz. Nie mógł mandatu dać, piękne, ale jak ktoś mógł tam się winił, to policjant nad nim stał i mu tłumaczył przez 20 minut, jak to jest źle, że to dla ustroju całego, dla państwa, dla społeczeństwa. I się go pytał, czy rozumie. Jak mówi, że nie rozumie, to mu znowu 20 minut tłumaczył. Ja ci gwarantuję, że tak po trzech razach na pewno już powiedział, że rozumie. A nie odsyłali go do jakiegoś obozu reedukacyjnego? No to takie też były metody, na wewnętrzną ale to Mongolię? Wtedy, kiedy były takie, wiesz, mniejsze. Marcin, zanim się pożegnamy, chciałem powiedzieć tak. Nie wiem, czy to dojdzie. Ja, Wojciech Olszański, o pseudonimie Aleksander Jabłonowski. Na odwrót, jak niektórzy sądzą. Członek Związku Jaszczurczego. Przynależny do Stowarzyszeń Kawalerii Ochotniczej, chciałem powiedzieć, że popieram rząd Chińskiej Republiki Ludowej
nie pozwólcie, żeby wam wróg wyrwał Hongkong, który powrócił do macierzy. Wróg jest przebiegły i podły. Próbuje zrobić z ludzi mieszkających w Hongkongu ofiary, a oni są manipulowani przez City of London. Więc towarzysze Chińczycy, nie bójcie się, krótko, zdecydowanie, bo jeśli popuścicie w tej materii, to wam się państwo zacznie kruszyć od strony Hongkongu. Ja jestem za represjami, ja jestem za zdecydowanymi rozwiązaniami. Hongkong wiecznie chiński wrócił do Chin po 99 latach kradzieży przez Brytyjczyków. Niech żyje chiński Hongkong. No, kupili, oto moja dewiza. Oni twierdzą, że kupili uczciwie, tak jak niektórzy chcą właśnie w Polsce dużo terenów kupić uczciwie, w dobrej cenie. Tak, tak. Na 99 lat tylko Chińczykom musieli oddać. I muszę to powiedzieć, to był wielki dzień dla narodu chińskiego, który naprawdę został w XIX wieku upodlony straszliwie. Ale też trzeba oddać, że Brytyjczycy przynajmniej mają godność i oddali. Nie rżnęli głupa. A może musieli? Może im się opłacało oddać, bo takie deale robią z Chińczykami, że nie pomyślałeś o tym, że może im się opłacało? Nie można tego wykluczyć. W każdym razie Chińczycy mają bardzo długą pamięć i zawdzięczamy Chińczykom raz. Mao Tse-tung zabronił Chruszczowowi w 1956 roku agresji w Polsce, interwencji, i drugi raz w 2016 roku prezydent Chin przybył do Polski 22 czerwca z niezapowiedzianą wizytą i wstrzymał awanturę wojenną, proszę państwa. Dwa razy w ciągu 60 lat uratowali nam dupę Chińczycy. Także krótko, Hongkong za mordę, do parteru i niech żyją wielkie Chiny. I Wielka Polska. Czołem. Czołem. I wolność, własność, sprawiedliwość. Tak jest. Po naszej stronie. Schowaj granat. Dobrze. Do widzenia. Do się widzenia. Z państwem. Tak, czołem. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl